jest czas biznesu. Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Łączymy się z Holandią tym razem, gdzie witam bardzo serdecznie mojego gościa Kasia Kłosowska. Cześć Kasiu. Dzień dobry. Nerwy przed nagraniem? No, trochę tak, bo pierwszy raz przed kamerą takie spotkanie mam. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Kasiu, jesteś w mojej książce jako przykład osoby, która stworzyła coś z niczego. Ja bym chciał zacząć od tego, że można coś takiego zrobić. Jak wyglądała twoja historia? Można. Ja od dzieciństwa byłam marzycielką i wierzyłam, że mogę więcej korzystać, czerpać ze swojego życia niż wszyscy. Czyli i udało mi się to. Po prostu idę za marzeniami, idę z prądem. No ale historia jest ciekawa, bo ty wyjechałaś z Polski jeszcze w okolicach czasów komunizmu do Holandii, nie mając kompletnie nic. Jak wygląda rozpoczynanie życia w nowym kraju, w nowych warunkach, bez znajomości języka? Ja dostałam po prostu szansę wyjazdu do Holandii i z niej skorzystałam. To było w 1993 roku. To była natychmiastowa też decyzja w ciągu tygodnia, bo zawsze czekałam na taką szansę, jak się pojawiła, się zgodziłam. I wyjechałam po prostu bez pieniędzy, miałam w jedną stronę i musiałam sobie poradzić. Po prostu postanowiłam, że się tam zostanę na dłużej i mi się to udało. No właśnie, rozpoczynanie czegoś z niczego dla wielu osób jest bardzo trudne. Osoby myślą, że nie da się czegoś takiego zrobić. Ty jesteś najlepszym przykładem tego, że można sobie poradzić. Ale czy te początki rozpoczynania nowego życia w Holandii były trudne? Czy to było trudne? Ja wierzyłam, że mi się uda. To zawsze jest trudne, bo żeby coś się udało, trzeba pokonywać po prostu przeszkody. Ja nie widziałam przeszkód, tylko szukałam cały czas rozwiązania i tak krok po kroku wykreowałam sobie po prostu życie. Ja sobie to sama wykreowałam. Tak każdy potrafi. Każdy może. Mam wrażenie, że wolność jest bardzo fajna. Nie chodzi mi o taką wolność, wiesz, codziennego chodzenia do pracy i pracowania tego, ile chcemy. Chodzi mi o taką wolność całkowitą w życiu. Jak teraz wygląda twoje życie? Co ty robisz? Czym się zajmujesz? Jakie rzeczy tworzysz, jeśli chodzi o biznes? Więc żeby osiągnąć wolność, musimy mieć marzenia, to jest przede wszystkim. I żeby osiągnąć te marzenia, mamy wzloty i upadki i musimy je pokonywać. I ja wiele nauczyłam się na własnych błędach i teraz właśnie na chwilę obecną spotkałam się z udanym systemem, zaczęłam pracować z systemem, którego może się nauczyć każdy i w tym systemie po prostu nie napotka się błędów, które ja zrobiłam wcześniej i właściwie dzięki ciężkiej pracy, stabilnej pracy codziennej, każdy może się stać osobą niezależną i mieć możliwość rozwoju osobistego i finansowego. Także w ten sposób sobie stworzyłam wolność sama. Kasiu, a skąd czerpiesz energię do życia? Bo ja za każdym razem, czy to w poprzedniej książce w Amsterdamie, bo jak pamiętasz, spotkaliśmy się w Holandii, zrobiliśmy z wami rozmowę z tobą i z Woutem, z twoim partnerem. Ja od razu cię odebrałem jako taką bardzo pozytywną, uśmiechniętą i wesołą osobę. Skąd czerpiesz energię do tego działania? Skąd czerpiesz energię do tej radości w życiu? No właśnie tak jak powiedziałam, ze swoich marzeń. Ja jestem wychowana bardzo pozytywnie, że tak powiem. I zawsze miałam marzenia i z tych marzeń, z tych celów, szczególnie z małych kroków, którym się udaje, to mi daje tyle energii, że po prostu idę dalej. Budujesz biznes oparty... Przepraszam, zawsze też myślę rozwiązaniami, a nie problemami. To jest też chyba najważniejsze, bo te rozwiązania dają mi tą energię, żeby coś kreować. Budujesz teraz biznes oparty na MLM-ie, czyli network marketingu. Jakbyś mogła dwa słowa powiedzieć, na czym w ogóle to polega? No więc system MLM to jest najlepszy system z dostępnych systemów pracy na dzień dzisiejszy, ponieważ ten system pomaga ludziom osiągnąć tą wolność finansową i zawsze są najlepsze też produkty. Ja zajmuję się zdrowiem, także naszym narzędziem pracy jest coś, co pomaga mieć kondycję i być zdrowym. I co najważniejsze, że możemy sami sobie dobierać ludzi do pracy, możemy sami sobie
czas organizować. I w takim systemie nie potrzeba też dużego wkładu, tak jak w tradycjonalnym biznesie, tylko budujemy to po prostu od zera do, możemy gigantyczną organizację zbudować, pracując z ludźmi systematycznie. No ale wiele osób mówi, że no to nie jest taka standardowa praca, nie chodzimy, nie dostajemy wypłaty. Rozumiem, że praca w MLM-ie polega na tym, że ile wypracujemy, tyle zarobimy. Czyli jeśli poświęcamy tylko troszkę czasu, to tych pieniędzy będzie niewiele, ale jeśli poświęcimy go dużo więcej, to możemy liczyć rzeczywiście na spektakularne efekty. Tak, zgadza się. Tutaj każdy może sobie sam ustawić, ile chce zarobić i włożyć swoją własną po prostu energię, dostanie całą pomoc, system pracy i idzie po prostu krokami do przodu, żeby to osiągnąć. To jest proste. Jakie osoby mogą z tobą współpracować i jakie mogą osiągnąć efekty? No przede wszystkim szukamy osób o otwartych umysłach, którzy mają swoje marzenia i cele i którzy chcą coś osiągnąć w życiu, bo to jest podstawą. Którzy chcą na przykład wykreować sobie więcej czasu, żeby mieć z rodziną, z dziećmi swoimi i którzy chcą oczywiście osiągnąć tą wolność finansową. I oczywiście też ludzie, którzy chcą mieć zdrowy styl życia i my pomagamy takim ludziom na własnym przykładzie robić to, co my robimy. I co najlepsze, jeszcze tu mi się podoba, że każdy dostaje też rozwój osobisty, który jest potrzebny, bo trzeba pokonywać bariery i dzięki temu osiągamy te sukcesy i tu cieszymy się też, jak komuś pomożemy i widzimy, że osiąga sukcesy. To jest największa cena po prostu, największa nagroda. Wiem też, że masz plan wyjechania do ciepłych krajów. Jak spotkaliśmy się w Holandii, to opowiadałaś mi o tym, że chyba Hiszpania jest takim... Nie, Meksyk. Meksyk, tak? Hiszpania najpierw, a później Meksyk. No nie, Meksyk. Od razu Meksyk. Meksyk. Chcę z drugiej strony, na drugiej półkuli trochę pomieszkać. Tak. No ja coś o tym wiem, no bo w Kolumbii mieszkałem 5 miesięcy, w Argentynie 2 i rzeczywiście zupełnie inna atmosfera, kultura, klimat. Ale czy ten plan wyjazdu jest związany właśnie z tą niezależnością finansową? Między innymi tak, ponieważ w biznesie, którym ja teraz pracuję, to jest biznes online, czyli mogę pracować wszędzie, gdzie tylko mi się podoba, z każdego miejsca na świecie, a wybrałam Meksyk, ponieważ byłam tam w zeszłym roku i zakochałam się w tym kraju. I też tam jest tak piękny klimat i wszystko, że chcę tam też zacząć produkcję organicznej żywności. I jak mam ze sobą telefon i internet, to mogę swoją pracę, którą teraz wykonuję, po prostu robić z tego miejsca. A wybrałam też to miejsce, bo chcę zwiedzić drugą właśnie półkulę. Kocham podróże i następna część mojego życia zacznie się w Meksyku właśnie. No to trzymam kciuki, mam nadzieję, że tam się spotkamy, bo ja też właśnie mam plan kolejnej książki o Meksyku. Kasiu, bardzo dziękuję ci za spotkanie. Jak mogą się osoby z tobą skontaktować, które chciałyby rozpocząć przygodę z twoim biznesem MLM-owym? No, najlepiej to bezpośrednio na mój WhatsApp, na mój telefon się skontaktować albo na maila. Mój telefon jest plus 31, bo w Holandii mieszkam 6 15 57 68. Tak. To jeszcze raz. 06 15 16 57 68 i plus 31 na początku na Holandię. Na WhatsAppa może każdy do mnie pisać, dzwonić i wytłumaczę wszystko. No ale my znajdziemy cię też na Facebooku, wystarczy wpisać Kasia Kłosowska, tak jak widzicie tutaj w podpisie Kasi. Kasiu, bardzo dziękuję ci za spotkanie, życzę ci wielu sukcesów, życzę super podróży do Meksyku, no i rozwoju twojego biznesu, czyli czegoś z niczego. Tak jest, już się zaczęło, dopiero miesiąc, a już rośnie, także każdy potrafi z niczego coś zrobić, tylko trzeba chcieć. Bardzo dziękuję, Kasia Kłosowska była moim i państwa gościem. Dziękuję uprzejmie.